Zobacz tylko, czy jest paliwo. Otworzymy, może mógł wejść. Zobacz, czy jest paliwo. Najłatwiej będzie tak. Cyk, cyk i... Oj! A kto tak zostawił samolot? Kto to tak zrobił? Czekaj, ja nie wiem, czy to prawo paliwa nie ma, nie? Ale dolecimy na tym, nie? Przecież. Dolecimy na spokojnie. Tak, będzie sprawdzał dalej sobie samolot, Michał. Ja wam opowiem, co się dzieje, bo tego by należało zacząć. Nie, zacząć należy od... Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Autodyżur. Dziś z Michałem... Rzeczujnik. Że co? Rzeczujnik, mam nadzieję, że czujnik jest... Że zepsuty czujnik. Popsuty, dokładnie. Trzeba sprawdzić poziom paliwa, tak to się... Tak jak robi za każdym razem. Tak, nie, no oczywiście, że tak. Znaczy tam mamy, żeby była jasność, my sobie żartujemy. Tam jest pompa i my sobie natankujemy, jeśli będzie taka potrzeba, a pewnie to będzie, więc dobrze, natankujemy. Nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć, co my dzisiaj robimy, dlaczego znajdujemy się w ogóle na lotnisku, lotnisku Ławica. Tutaj stąd będę też kręcił odcinek o lataniu, bo będę taki odcinek kręcił jak najbardziej. Odcinek, w którym będę wam pokazywać, jak zostać samodzielnie pilotem i co trzeba spełnić i dlaczego warto korzystać z tej marki, z tej szkółki lotniczej. Dobra, przejdę na drugą stronę, bo to co odpaliło to jest Piper. To jest Piper z silnikiem Lycominga, tam jest duże trójpatowe śmigło i dlatego tak pięknie hałasuje i ten piękny dźwięk lotniczy, to jest coś cudownego. My jedziemy, nie, my lecimy, przepraszam, teraz właśnie do Jastrzębie-Zdrój? Czy jak się nazywa ta miejscowość, gdzie my będziemy? Jastrzębie, tak? Jastrzębie, tam jest drift, tam się dzieje bardzo dużo fajnych, myślę sobie, rzeczy. Ja jestem takim starym zapaleńcem driftingowym. Wy nie znacie mnie jeszcze od tej strony, ale prawda jest taka, że ja od małego, od 10 roku życia siedziałem w gokardzie. Gokard to jest pojazd, który ma napęd na tył z sztywną osią i jeszcze wtedy jeździliśmy na hamulcach tylko z tyłu, nie było tarczowych z przodu. Więc od 10 roku życia byłem wpakowany w coś, co hamuje tyłem i przyspiesza tylko i wyłącznie tyłem. No i to nabrałem w ten sposób doświadczenia, które dzisiaj mogę wykorzystywać w driftingu. Bardzo lubię drift, nie stać mi na to, żeby go uprawiać się profesjonalnie, amatorsko, bardzo wiele BMek, bardzo dużo godzin spędzonych na torze, placach i różnych innych. Kocham drift, to jest coś pięknego, zawsze to lubiłem i zawsze to będę lubić. I lecimy na zawody driftingowe, na Mistrzostwa Polski, gdzie podobno, bo trzeba była jasność, ja jeszcze nie wiem, podobno chcą mi dać samochód, bardzo mocny samochód i dać pojeździć. Takim prawdziwym, profesjonalnym samochodem driftingowym jeszcze nie latałem, więc być może dziś będzie coś zupełnie nowego w moim życiu, więc absolutnie w ogóle nie neguję tego pomysłu, tylko jadę to rzeczywiście zrobić. Wsiadam w samolot, bo mamy tam kawał drogi, więc samolotem będzie szybciej, odbiorę nas z lotniska, ale to wszystko się zaraz dowiecie, także zapraszam was na nasze kochane intro i widzimy się już tam na miejscu. A, cieszę się, że jesteście i dziękuję wam za subik, dziękuję wam za komentarze, za rozmowę ze mną, za komunikatywność między nami. To jest coś pięknego, jesteście najlepszymi widzami, jakich mógłbym mieć. Wow, on doleciał. Jak tam dzieciaki, podoba wam się samolot? Chcielibyście kiedyś do takiego wsiąść? Tak? Fajny samolot, nie? No to są samoloty, piękne sztuki. Odpalmy to chociaż, unieśmy to w powietrze. Otwarty jest, to jest dopiero silnik gwiazdowy. Piękna sprawa, dobra. 1000 koni jednoosobowe. 1000 koni jednoosobowe? On ma 1000 koni? Oni je wykorzystują na wojnę czasem. Na wojnę? Bo 1000 koni ma. Siema! Siema! To jest człowiek, z którym będziemy się tu dzisiaj widzieć przez jakiś czas dłuższy. Mariusz, ojciec Olka. Tak, tak, tak. No bo tak myślałem, że coś źle pomyliłem, wiesz, jakby powiedziałem, bo ja potrafię coś przekłamać. Mariusz, ojciec Olka. Olka, do którego tutaj jedziemy między innymi? Między innymi na ten tor driftingowy. Rozumiem, że Olek zasuwa. Tak, teraz ma sesję. Ile ma lat? 24. To nie taki Oleczek. Nie, nie, nie. To jest porządny Olek. To już doświadczony drifter. Tak, idziemy gdzieś spróbować zapłacić za jakieś lądowanie na coś, żeby nie było, trzeba się rozliczyć. A tam, nie ma tu sensu nic gadać. Widzimy się zaraz na torze driftingowym i tam będziemy opowiadać, co się będzie działo. Tak myślę, że będzie najlepiej. Najpiękniejsze w drifcie, prócz oczywiście dźwięku, jest dym. A dymu tam już jest sporo. Cały tor jest nadymiony. Wygląda jak impreza, typowa dyskoteka, trzecia w nocy i dymiary zadymiają parkiecik, ale to nie parkiet, tylko tor. Piękna sprawa, wow. Pokażę wam garaż.
uśmiech sam się na twarz po prostu pcha. Piękna sprawa. A, idziemy tam. Tu będzie co pokazywać, już to czuję. Dostawcą pizzy na Korfu? Tak, chociaż na 2 miesiące. Na 2 miesiące, żeby sobie dorobić, jak taki nastolatek, nie, który kiedyś... Nie, po pojeździć też skuterkiem po tych tam, te górki, te zakręty właśnie. Ale ja to czuję, ja to czuję. Tak, ja to czuję całym sobą też, jak najbardziej. Dostawca pizzy na Korfu, tak. Ale te ulice są mega miłe. Ja jak na Korfu jechałem samochodem, to marzyłem tylko jedno, żeby mieć tam szybkie tył napędowe auto. Też zakręty to były po prostu... Nie? Jeszcze pod górkę, nie? To było coś pięknego. A skuterkiem? Ale coś pięknego to nie tylko na Korfu, bo tutaj. My tylko przypomina, my tylko kształtem silnika, my. To są wynalazki, nawet nie przypomina normalnego silnika, generalnie rzecz biorąc. To po cewkach zaponowych stwierdzam, że jest BMW silnik, czy nie? Nie, M113 i kompresor. To jest Mercedes, tak, to jest. Mercedes, tak, przepraszam. Mercedes. To wygląda imponująco, nie? Tak. Ja nie jestem znawcą takich silników, żeby było jasne. Cześć. Ty jesteś? Co opowiesz mi o tym motorze? Powiedz coś ciekawego. To jest Mercedes. Okej, okay, tu już właśnie wymyśliliśmy M116. 113. 113. Dokładnie. No. S starej? Znaczy z E-klasy, bo tam mitkami się różnią tylko. Okej. Okay. I nie wchodzi sanki. Kompresor od Range Rovera, 5-litrowego. Okej. Okay. A reszta połączenia to moja produkcja. Moja produkcja, czyli co to? A to napędza w sensie elektrycznie, elektronicznie też EcoMaster jakiś coś? EcoMaster, tak. EcoMaster, okej. Okay. Wszyscy latać na EcoMasterach, co? Najprostsze, to już jest tak najprostsze. Najprostsze i najbardziej popularne. EcoMaster występuje do V8, nie, tak? Do V12 już EcoMasterów nie ma, nie? Dokładnie. To nie, że to nic nie wiem, żeby było jasne. Coś wiem. Jak to pluje, bo to oczywiście, że widzów najbardziej interesuje jednak liczby, nie? No, no 430 i 650. 430 i 650, no ładnie, no 650 to jest wywraczka, nie? I jeszcze... I od 2500. Właśnie chciałem to powiedzieć. No właśnie to chciałem powiedzieć, że kompresor to jest i właśnie... I na całej linii jest. I na całej linii później sobie zasuwa. Dokładnie. Ile żeście taki silnik grzebali, jak to wyglądało czasowo? On nie jest otwierany ogólnie. Znaczy, sam motor jakby wewnątrz nie jest otwierany, rozumiem, ale... Ile czasu poświęciłeś na to, żeby zrobić taką misję, bo to jest misja tu? Kurczę, ja wiem. No ja z jakieś 1,5 miesiąca, 2. Półtora miecha, no to szybko, to szybko. No. Na jakim ciśnieniu paliwa jeździcie? Bo to jest od paliwa, rozumiem. 3 bary? No. To mało, nie? Mało, nie potrzebuję wcale dużo. Hej, sam od Porsche jakiegoś tam 630, okay. Co pamiętam. Zaskoczyłeś mnie z tym ciśnieniem paliwa, nie? Myślałem, że z 5 barów na przykład, nie? Nie? Okej, okay. Przepustnica jest z własnej roboty, czy jak to? Customowa po prostu. Okej. Okay. No tam kupiona jest Chińczyk, po co? Chińczyk, aha. Chińczyk. Ogólnie miało być tanio. Blow-off, tak? Tak. Taki blow-off, tak jest, blow-off. Na podciśnienie. Na podciśnienie. To jest oryginalne rozwiązanie tego kompresora w Range Roverze, nie? Taki blow-off? Znaczy, nie, akurat nie ten, tylko ten grzebek, nie? Aha, okej, okej, okej. On ma w środku tam zapadkę, ale no tu nie było miejsca. Jakieś awarie na razie, czy nie? Bo Mercedesy, ja na przykład, bo ty wiesz w ogóle z kim rozmawiasz, czy nie? Aha, dlatego tu przyszedłeś. Dokładnie, dlatego poszedłem. Okej, bo ja uważam, że Mercedesy są najmniej awaryjnymi silnikami ogólnie, że biorąc. I to właśnie o te V8, to jest, nie wiem, czy to da się zarządzać. Co trzeba być? Kupiłem go na palecie za 2,5 tysiąca, zmierzyłem kompresję. Za 2,5 tysiąca sprzedałem. Wszędzie miał po 13, po sezonie go wyjąłem. Wyniłem świecę, zmierzyłem kompresję, no ona ma 13, użyłem. No i tak i będzie miał, no i on tak będzie miał, właśnie to jest to, to on tak będzie miał. 0,6 bara bo mówię, nie? Teraz w tej chwili. 0,6 bara, fajnie, co? Fajnie. On miał fabrycznie 306 koni, tak właśnie chcesz. Wiedziałem, że 300 z groszem, takie 300. No można ten Mercedesie kupić oryginalny kompresor za 15 i odkręcić kolektor z sądzie, przykręcić kompresor, tak. Wystroić. No ale to kosztuje dużo pieniędzy, a za tylko dałem 2000, a za resztę... A w drifcie chodzi o to, żeby małym kosztem padzi laka i żeby był dym. Dokładnie. Dzięki. Miło Cię było zobaczyć i poznać. Fajnie. Okej.
Hej. Hellcat, co to za pomysły, żeby takie motory wkładać? To jest Hellcat? To jest Hellcat Supercharged Hemi. No nie wiem, czy to jest Hellcat, ale to jest od Hellcata chyba, nie? Bo to tak wygląda, nie? Tak mi się wydaje w Hellcacie. Jakoś duże chyba jest. Ale duże. Ja myślę, że tu można spotkać tyle różnych konstrukcji, że ciężko jest tak naprawdę, jak nie masz do czynienia na co dzień, coś tu na ten temat powiedzieć, bo to wygląda wszystko podobnie, ale ma nałożone mnóstwo różnych rzeczy. A może tu jest jakiś właściciel tego samochodu? Cześć, Krzysztof jestem, czekaj sobie tę łapkę. Ej, co tu jest za motor? Bo to jest Hellcata? Hellcata jednak, okej. Okay. Co tu jest zrobione inaczej niż normalnie w Hellcacie? Bo... Nie, to jest seria. To jest seria? Seryjny silnik, tylko że sterownik jest Mobile Performance. Okej. Czyli jako pierwszy co tutaj na razie pytam, nie jeździsz na tym, na Ecomasterze właśnie? Nie. Nie, bo tutaj jest problem, nie wysterowałbyś tego silnika. A, rozumiem. A tu mam wtyczkę. Czyli to jest cała seria wsadzona do tego samochodu. Totalna seria. No i chodzi. No i chodzi. Wlejesz olej i chodzi. No to jest to, no. To jest to. No pięknie, bardzo mi się to podoba. Taki motor trudno kupić? Nie. Nie. Ze wsadzaniem trzeba trochę poimprowizować. Nie ma z niczym problemem. No tak, no taka jest prawda, tam dzwonisz, że jak chcesz pakiety jakieś pewnie do niego, to tuningo to ci przysyłają gotowe za 10 koło euro, wkładasz je, tam dolarów tak, wkładasz i po prostu wszystko działa, nie? Chcesz, mistrzostwo świata. Czyli się nie trzeba tych motorów jakoś mega przerabiać, tuningować, bo tam mieliśmy przeróbkę, tylko seria wsadzona zapierdala już. To ma? 1000 Nm. 1000 Nm. 6,2 litra jest pojemność i 2,4 litra pojemność ma kompresor. Okej, okay. Trzeba trzymać mocno po kierownicę. No. Dobrze. I uważać z gazem. I uważać z gazem. Piękna sprawa, dziękuję ci bardzo za ten. No trzymaj się. To jeździsz z nimi cały czas na master, czy wyciągasz je? Nie, zdejmuję. Zdejmuję je jednak, bo już myślałem, że są tak przyklejone, że one jako aerodynamikę tutaj robią. Wiesz co, myśleliśmy nad tym, ale jest za duże ryzyko. Za duże jest ryzyko. Fajnie, fajnie. Powodzonka. Dzięki. On gdzieś nas prowadzi w jakieś miejsce bardziej intymne. Dobrze, że nagrywam, bo wszyscy będą wszystko wiedzieć, co się teraz dzieje. Toyota też jest, ogólnie dzisiaj ona jest w czołówce cały czas, występuje. Wygląda to jak... Od Super Piątki. Od Super Piątki, czy ty już coś wiesz? Widzisz więcej niż ja, to już mi bardzo pasuje, no. Od Super Piątki BMW. Taki najlepszy. Kewlarze zrobione. Wygląda to prześlicznie, no. Pięknie, sucha miska, zbiornik. To pewnie jest złoto, co? Jak w samolocie. Ciekawe, czy też się sprawdza jak w samolocie olej, co? Że śmigłem kręcimy. Tak. Wygląda ładnie. Ale co tak? W sensie, tak. Tak, miska sucha tak jak w samolocie, tak. Tak. Ale tu jest moneta wsadzona w ten samochód. Drogo, no wygląda bardzo drogo. Wygląda, że poświęcili dużo pieniędzy. Myślę sobie, że te boczki już są drogie. Cały kewlar z kablaru. Cały wóz jest w ogóle z kewlaru. Zobaczcie, tutaj jest kewlar, maska oczywiście, to wiadomo, nie ma tematu. To też jest kewlar, wiecie tak, to? Kevlar. Jest wycięta, rozumiem, blacha pod spodem, tak? Tak. I wstawione jest to. O, progi też takie. Żeby nie było. Piękne marzenie moje coś takiego mieć, po prostu pod chatą. Marzenie? Ja nawet nie musiałbym za bardzo... Nie, musiałbym tu mieć, nie wytrzymałbym, ale... Mistrzostwo świata. Czy tu tam zobaczymy to, co chcę zobaczyć? Jedyne 200 tysięcy. Co 200 tysięcy? Euro. 200 tysięcy euro? Ten wóz, myślisz? Tak. Bańka? Banieczka? A czemu są trzy... Pedal box jest zamontowany i dlatego jest... To są zbiorniczki do pedal boxu. Co to jest pedal box? Pedal box to są takie... sportowe pedały, czyli sportowe sprzęgło, sportowe, to jest pedal box. Aha, okej. Każdy jest... masz możliwości regulacji, ten akurat jest przymocowany do podłogi, ale jeszcze możesz sobie zamontować takie górne mocowanie, czyli... Okej. Okay. Czyli jak w seryjnym samochodzie. Okej. Okay. Możesz sobie wyregulować jak chcesz, żeby ci sprzęgło brało bardziej ostrze. Szybciej, wolniej, rozumiem, tak, możesz sztywność, tak, sprzęgła. Masz, i masz możliwość regulacji sobie pedałów. Pedałów. Wytnie się. Do kierowcy, w zależności jaką chcesz pozycję za kierownicą, więc masz możliwość sobie regulacji pedałami. Takie jest plus. Czego to człowiek nie wymyśli, żeby się bawić? Żeby się po prostu bawić. Oczywiście sekwencyjna skrzynia biegów. Ustalmy, to jest standard chyba w tym secie. Ustalmy jednoznacznie, że to wszystko jest tylko i wyłącznie dla zabawy. Bardzo. Trzymajcie się, powodzenia! Odegrywamy kolegów jak pracują. Co się najczęściej wymienia na zawodach driftingowych? No chyba to jest pytanie retoryczne oczywiście. Opony. Wszędzie leżą opony.
dużo tygodni. Też coś wymieniasz? Pracujesz tu, czy...? Ja pracuję pod namiotem. Pod namiotem pracujesz, tak, okej. Okay. Tutaj przyjechałem tylko po nowe koła. Ach, po nowe koła, a to ci wymieniają te koła tutaj oni, czy tak, sam sobie to musisz robić? Czyli wymieniają. Płacisz i wymieniają, tak? Tak. Najprościej jak może być, zajebiście. A obrady to jest, skąd bierzecie? To są te? Ekstremy, wiesz? Na ekstremach jeździmy. Na ekstremach. Dlaczego na takich kopanach jeździcie? Mogę ci zadawać takie pytania, bo sorry, by tak dopadłem z kamerą, wiem. Możesz, możesz, ale musiałbyś się zapytać naszego kierowcy, bo ja z tym teamem jeżdżę dopiero trzecie zawody. A, ty nie jesteś w stanie jestem, mi no, jeździłem z tym innym, z tego sezonu jeżdżę z nimi, no i... Okej, okay. Dobra. Nie trójkę dopiero. Ale grip jest na tym dobry. Tak? Jakby się przejechał ale... na prawym z górki, to... Pod kątem dymu, czy pod kątem przyczepności? Nie, dobra przyczepność. Tak się okay. Przydaje na tej oponie, że... Okej, 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 okej. Ja rozumiem, że kolega pewnie tu pracuje i ma cały czas robotę. Auto do dachowania na tym, tak? Tym można sobie podachować, jeśli ktoś ma ochotę. Dobra, super, to razem, bo oglądam cię zawsze, kurwa, bo mechanikiem jestem, no. Przyjechał wóz prosto z wymiany skrzyni biegów, bo dzisiaj padła w tym samochodzie skrzynia biegów. Za chwileczkę usiądę sobie z kolegą i porozmawiamy sobie na temat tego samochodu. Chciałbym wam sprzedać jak najwięcej informacji technicznych dzisiaj na temat tego, co tutaj widzę, co oglądam. Żebyśmy mieli chociaż trochę takiego, wiecie, merytoryki i ciekawostek na temat tego, co się używa w drifcie, dlaczego tak się używa, dlaczego tak się robi, a tak się nie robi. To jest kierowca, to jest Olek. Olek, Olek jest tutaj. Olek, Olek, cześć Olek. Cześć Olek. Olek jeździ... A ty już Władek Kasprach jedziesz teraz? A też tu, bo wymienili dopiero co skrzynię. No to teraz nie pogadamy. Pogadamy jak przyjedziesz z powrotem, z powodzonka w takim razie. Jedź, jedź panie, jedź. Ale masz tu fajną klateczkę rozbudowaną, tu ci nic nie grozi. Ty możesz drzewa zahaczać, nie ma problemu żadnego. Chcesz jechać z nimi już na test? Nie, niech sobie jedzie na spokojnie. Niech sobie chłopak potestuje. Bardzo dobrze, mega dobrze się odezwałeś. Bo... Ja wiecie, jakby spokojnie. Olek, czujesz tremę przed każdym wyjazdem? Troszeczkę, ale okay. Na domowym torze to jak u ciebie, więc no, zobaczysz. Rozumiem, rozumiem. Teraz chcę, żeby wszystko działało i myślę, że... Będzie dobra walka. Będzie, będzie. O której masz dzisiaj jakiś wyścig, coś? Wstępnie na 16. Najlepiej wykończone końcówki, jakie tylko i wyłącznie można sobie moim zdaniem zrobić. Czyli proste rury, żadnych udziwnień, wydziwnień, to jest coś pięknego. Ta prostota tej konstrukcji, tego wydechu tutaj po prostu dla mnie robi największe show. Nie jakieś końcówki chromowane czy coś, oczywiście to jest kwestia gustu. To nie to, że ja cisnę na tych, którzy sobie robią jakieś inne, ale ja najbardziej kocham tą prostotę. Dopnij go dobrze! Dopnij go dobrze! To daleko nie pojechał, wyjechał i wrócił. Co się stało się? Nic, nie mamy zgody zwierzy. Nie mamy zgody zwierzy, aha, dobra, czyli auto chodzi, jest okej, okay, dobra. Główny mechanik? To jest główny mechanik. Cześć, główny mechanik. Nie wiem, czy znasz gościa. A, poznałeś go, nie? Okay. No właśnie, poznał. Niech się ochłodzi, tak, bo jest gorąco. Odetkało ci się ucho? No, to lepiej, no. On mówi, że ucho ma zatkane po korfu i w samolocie już było mu lepiej, jak żeśmy robili. Ale a to, teraz to, jednak... to robi robotę większą. Jeżeli to było chłodzenie, to ja za chłodzenie uważam jakby... Mam inną teorię na ten temat. Spoko, każdy chłodzi po swoje. Spróbujemy wyciągnąć kilka informacji na temat tego samochodu, który tu stoi docelowo, ogólnie. Że to jest E46, to wiadomo, raczej wszyscy kojarzą, ale wnętrze już tutaj jest zupełnie inne. Jeżeli to jest człowiek, który to składał, to powinien mieć jakąś wiedzę na ten temat i spróbujemy z niego ją wyciągnąć. Przede wszystkim moje pytanie brzmi, pierwsze, jak taki silnik zmieścić w takim samochodzie? Czy musiałeś komorę silnika przerabiać, czy raczej to wjechało? Komora silnika zostaje tak jak seryjnie. Okay. Czyli każdy pod blokiem może sobie taki silnik wsadzić? Tak. Okej, okay, no to już jest pierwsza... Jak to się połóżmy może mieścić w ogóle? Wszystko aż nie do wiary. Dlaczego ten silnik? Jest potencjał w koniach i w momencie. Okej. Okay. Wytrzymałość?
Wytrzymałość jak na razie jest bardzo dobra. Okej, okay, spoko. To jest Mercedes M113. M113. 55K. Okej, okay, on oryginalnie ma 306? To jest 476. A, bo to jest już na kompresorze. Na kompresorze. Oryginalnie. Oryginalnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Czy wy coś modyfikowaliście, bo jakby układ dolotowy jest modyfikowany, zaraz zobaczycie, ale jest modyfikowany, ale czy to jest pod kątem mocy coś robione, czy to jest seria? Ogólnie słupek silnika jest seria. Modyfikowaliśmy tylko interkulery wodne, żeby zbić temperaturę powietrza doładowanego. No. Poza tym. Okej. Okay. To jest seria. Do ilu zbijaliście te temperatury? Bez modyfikacji temperatura do lotu doładowanego była w granicach 120 stopni przy temperaturze zewnętrznej plus 15. O, 120 20. stopni, to nie, to do ilu zbiliście to? O 100 stopni w dół. To właśnie ja tak oscylowałem, że do 35 stopni żeście zbili, tak oscylowałem. No to jest w ogóle przepaść, to nie ten samochód. Tak jak dzisiaj mamy temperaturę, wiadomo, tam plus 35, no to dolot mamy około 55. Okej, to jest do przyjęcia, 55 wiadomo, nie? To nie jest 20, ale temperatura powietrza dolotowego, czy doładowanego bardziej, ma bardzo duże znaczenie na moc silnika. No jest to logiczne z powodu gęstości powietrza. No jakby to jest fizyka prosta, zawsze dążymy do tego, żeby powietrze było jak najzimniejsze. Jak sami sobie myślałem, bo może ty mi odpowiesz takie pytanie, bo to było głupie pytanie, to może być, żeby było jasne. Dlaczego nie używamy klimy do chłodzenia powietrza? Dodatkowe obciążenie. Wiem, ale czy to by się nie próbował to ktoś kiedyś zrobić, wiesz, znaczy, sobie chodzi, żeby na grzewnicy, która jest w środku, tak, czy bardziej parownik, pierdzieli przez interkulery, nie? Żeby myśleliśmy na takim... A myśleliście, rozwiązanie, to nie jest takie głupie. Tylko, że sprężarkę chcieliśmy zrobić, żeby była zasilana akumulatorami. Elektrycznie, tak. Okej. Okay, żeby okay. Na przykład bateria wystarczyła nam na pół godziny, załóżmy. Tak, rozumiem cię, tak. I co, temat poległ. Znaczy nie. To jeszcze będziemy... Bo myślę sobie, że taka temperatura 0 stopni jakby wjechała, nie? Ten dolocik 0 stopni, to jest w ogóle nie, to w ogóle to samo. Wiesz co, możecie to sami odczuć, jak wyjeżdżacie na autostradę swoim autem, w taką fajny zimowy poranek, powietrze jest w miarę suche i jest 0, minus 5 stopni, przecież ten wóz jest w ogóle całkiem przepaść. To jest zbiorniczek wyrównawczy do interkulerów wodnych. Tak. Dokładnie. Ten samochód oryginalnie ma taki zbiorniczek też? Nie. Czy nie? Bo 6-3... Oryginalnie teraz... ma... A, bo to jest 5-5. Bo ja tam wiele z 6-3, przepraszam. Oryginalnie ma wpięte w układ chłodniczy silnika. A, okej. To my żeśmy zrobili całkiem osobny układ. Czyli tak jak 6-3. A 6-3 to na środku pod osłoną ma drugi zbiorniczek. Wiem, bo przyjeżdżają często klienci, że świeci im poziom, ale poziom przecież jest, ale tam jest drugi zbiorniczek i tam należy dolać płynu. Okej, okay. Co z paliwem? Co zrobiliście z paliwem? No paliwo oczywiście etanol. Właśnie, dobrze, co powiedziałeś, etanol. Jak to jest z tym etanolem? Bo teraz mam osobę, której wycisnę tę wiedzę. Dlaczego? Bo ja mam S4, etanol z wodą destylowaną, dołożony jako dotrysk do dolotu. Okej. Okay. Ja nie wiem, jak to działa. Kupiłem auto, które tak już po prostu ma. Jak to działa? O co tu chodzi? Tu nie jest, my nie mamy dotrysku, tylko ogólnie okay. Chodzi, że na etanol. Na etanolu jeździcie. Zamiast benzyny. Okej. Okay. Bo dotrysk na przykład tu podobno gryzie się jedno z drugim. Okej. A dlatego zastosowaliśmy etanol, bo można dużo zbić temperaturę spalin. EGT po prostu mamy niższe, załóżmy. Rozumiem. Można więcej paliwa dawać, tak. Bo jest niższa temperatura spalania, rozumiem. O co chodzi, tak? Okej. No i automatycznie możemy więcej mocy uzyskać. Mhm. Bo etanol u mnie jako dotrysk do lotu, ja tak wyczytałem z internetu, żeby nie było, żeby ta jasność była z amerykańskich stron, że służy do obniżania temperatury powietrza tak. Dolotowego, bo paruje bardzo szybko, odbiera z powietrza energię, w wyniku czego ochładza powietrze. Napisane jest u mnie gdzieś tam w moim S4, że do 60 stopni jest w stanie schłodzić to powietrze. Wcześniej mieliśmy taki dotrysk tutaj, jak chodził na benzynie. Okej. Okay. A teraz przeszliśmy na etanol, także to... Ile kosztuje etanol? Drogo. Za litr mniej więcej, 10 zł, że to jest... 17. 17 zł za litr. Ja rozumiem, że on nie pali siódemki na stole, żeby pali tyle, ile się wleje. Okej. Okay. Czyli wyjazd na tortym samochodem to nie jest takie tryt. Teraz samo tankowanie już jest troszeczkę obciążające. A gdzie awaria, a gdzie opony, a gdzie klocki hamulcowe i tak dalej. Okej, okay. Macie jeszcze jakiś pomysł, co tu można jakby... Bo
całość elektrycznie jest zasilana z, tak jak w większości przypadków, z EcoMastera, tak? Rozumiem tak, tutaj. Tak. Dobra. Wy to stroiliście samodzielnie? Ty jesteś tym, co stroił? Nie. Okej. Stroił nam Newton. Okej, dobrze. Czy wszystkie czujniki są wykorzystane tak jak oryginalnie, czy raczej pominięte jest wiele rzeczy i jakby jest tylko iskra? Wszystko wykorzystane jest. Wszystko jest wykorzystane, okej. Dodatkowe, wiadomo, jakieś tam ciśnienie oleju czy coś, no to są... Tak, rozumiem. Dobra, a kółko na kompresorze to jest oryginał, czy tutaj żeście zmieniali też? Okej. Kółko robiliśmy mniejsze, seryjnie jest bodajże 92 mm. Okej. A tu mamy zastosowane 76. Okej. I bez sprzęgła, bo oryginalnie jest to sprzęgło. Zmniejszamy kółko na kompresorze, żeby zwiększyć jego obroty. Zwiększenie obrotów na kompresorze powoduje, że możemy wyciskać większe ciśnienie do ładowania, czy tak? Tak. Okej, okay. Tłumaczę to zawsze na polski język. Wszyscy zawsze mówią wszystko hasłami, skrótami, no i nie każdy laik, który no, nie zna się na tym, musi to rozumieć, więc ja staram się to przetłumaczyć zawsze w ten sposób, żeby było wiadomo, że to jest kompresor, który jest doładowaniem powietrza w tym samochodzie, nie turbina. Dlaczego nie stosujemy turbin w drifcie? Może spróbuj odpowiedzieć, a potwierdzisz, ponieważ kompresor jest bardziej liniowy, działa od niższego pułapu i liniowo. W drifcie nie chodzi o to, żeby była sytuacja turbodziury w zakręcie, że ty wciskasz gaz, on nie ma i nagle jest buh, nagle strzał. Drift jak najbardziej stabilny i równy moment obrotowy pomagał w jeżdżeniu po prostu, tak? I kompresor to ma. Napędzany jest paskiem, jak w wielu innych samochodach, zmiana kółka, a następnie mapy sterujące silnikiem powoduje, że możesz z niego więcej wyciskać, tak jak w moim S4. Z 333 koni jest 440, kółko i program. I działa. Okej. Okay. Co byśmy mogli jeszcze odpowiedzieć na temat? Odnośnie tego kółka, jeżeli zmniejszyliśmy, dlatego musieliśmy modyfikować interkulery, bo jak zmniejszamy kółko, wiadomo, większe obroty kompresora, kompresor bardziej, więcej powietrza tłoczy, większa temperatura. Tak, większa temperatura. Dlatego tak. Musieliśmy te interkulery robić, walczyć z temperaturą. Dlatego powstały interkulery. Jeszcze dodatkowo jest koc między kompresorem a silnikiem wyłożony, żeby kompresor otrzymał. Pod spodem, tam pod spodem. Pod spodem. Tak. Się nie nagrzewa. I to jest słuszna uwaga, słuchajcie. 3.0 TFSI, A4, A6, Q5 i tak dalej. Też są zastosowane koce pod kompresorem i to są trzy takie koce i bardzo często ich nie ma. Słuchajcie, to mega podwyższa temperaturę powietrza doładowanego, to jest bardzo ważne. Te kocyki takie czarne tam są mega ważne. Czasami te elementy, które się wydaje, że to jest jakby kawałek tekturki, kawałek czegoś, ma kluczowe znaczenie dla końca całego jakby przedsięwzięcia, widzicie? Odizolowane kocykami, kilka stopni na pewno zyskujesz, no nie ma dyskusji, no. I to pasuje robota. Chyba tyle, no nie będę ci tu męczył. Chyba, że masz jeszcze jakiś pomysł, co byś mógł powiedzieć fajnego. Wy macie drugą chłodnicę do chłodzenia tych interkulerów? Tak. Druga chłodnica jest, tak? Aha, okej. Okay. Tą mamy wody, znaczy silnika, okay. A tą mamy interkulery. Okej. Okay. Interkulery. Takie chłodnice, takie interkulery często widać, wiecie, w Golfach, czwórkach i tak dalej. Ludzie tu mają takie wycięte. Tylko to są z reguły interkulery nie chłodzone wodą, tylko po prostu interkulery powietrzne. A tutaj jest chłodzone wodą, bo to jest chłodnica, a interkulery są tam. Tak dobrze myślę? Tak, tam są interkulery. A tu jest chłodnica, która chłodzi wodę tylko do interkulerów. Do jakiej temperatury? Bo w samochodach, jak ja się spotkałem, no na przykład w TSI, czy jak są wodne kulery, to tam 35 stopni rzucimy wodę, mniej więcej na wodzie, nie? Na wodzie. Wody nie mierzyliśmy, ogólnie nie mamy czujników do wody, no ale jeżeli dolot mamy około 55, to musi być poniżej 30. Chłodnica wody jest praktycznie zimna. Okej. Okay. Cały czas. Okej. Okay. No nie wiem, myślę, że gdzieś koło 30. Max. Jak masz 50 sumy na tym, tak. Max. Dobrze. Fajne auto. Będziemy jeździć. Będziemy. Okej. Okay. Pasuje robota. Dziękuję ci bardzo za te informacje. Myślę, że jest dużo. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to jeszcze go pociągnę za język, żeby nie było. A coś o hamulcach tu możesz mi powiedzieć tutaj, czy raczej ty hamulce już nie... Hamulce są oryginalne. 46 3-litrowe. Tu jest oryginalnie 3-litrowe? Ale tu już nie, bo tu jest ręczny, rozumiem, i zwykły hamulec. To jest zwykły, a to jest ręczny, dobrze myślę? Ręczny jest z przodu. Odwrotnie? Tak, okay. Odwrotnie. A oryginalny jest z tyłu. Okej, okay. To jest dodatkowa popka do tego zamontowana? Osobny układ jest.
Niektórzy okay. robią, że wpinają oryginalny, ale i to nigdy tak... nie działa tak jak należy. No właśnie, nie? No nie do końca. No właśnie, jednak osobny to jest osobny. Dość często używany jest ręczny w drifcie, więc raczej powinien być taki zero-jedynkowy, rozumiemy się? I tak pewnie tutaj jest. Dobra. Nie męczymy typa. Bardzo dziękuję Ci za mega wypowiedź. A to są wszystko, rozumiem, wyłączenia prądu. System gaśniczy i odcięcie prądu i jednocześnie gaśnie auto. Okej, okay, a system gaśniczy jest obowiązkowy tutaj? Nie, znaczy nie do końca. Klasie, nie do końca. Profi tutaj chyba jest. W stricie wiem, że chyba nie. No w stricie nie, bo w stricie nawet znaczy, klatka nie jest. Cały, montujemy od razu. O, jasne. To dla bezpieczeństwa. Bezpiecznie. Zawieszenie? Jest. Znaczy zawieszenie jest FA. Okej. Okay. A amortyzatory i jest C. Widzę pewne regulacje na wahaczach dolnych, dobrze widzę? Tak, tam tak. można je we wszystkie strony regulować. Przedzenie, kąt, znaczy tak. pochylenie oczywiście. Pochylenie... Tutaj na górze regulujemy, tak, dokładnie. Okej. Okay. Czy ten samochód to seria, to jest w sumie co? Tylko w sumie tak naprawdę kasta, nie? No bo reszta to jest... Aha, i przepraszam, hamulce, przednie odcinki, drut. A jaki to był oryginalnie silnik? M54B30. Okej. Okay. Będziemy jeździć tym samochodem. Zobaczymy, jak to rzeczywiście się odnajduje. Chociaż jak odpalił, to chyba wszyscy słyszeli, że jest okej. Okay. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dodam tylko do samego końca, że 840 Nm i 550 koni mechanicznych z fabryki. To jest fabryka, bo mówiliśmy na początku, ale... Fabryka jest 476. Okej. Okay. Czyli takie bite 80 koni tu wjechało, tak? Niecałe, tak? A Newton kojarzy się na dojechało? Seria ma 720 chyba. Okej, okay, czyli te przyrosty nie są jakieś takie jakby kosmos, no nie? Ale wystarczające, żeby... No, zaraz. Tu też dużo nie jest zrobione, bo to jest dołożone chłodzenie interkulerów i kółko na kompresorze. Tak naprawdę to wszystko. Więc zaraz. Nie ma tutaj co myśleć o tym, że tu przyrosty będą rzędu 200-300 koni mechanicznych. No bo nie, no bo jakby to nie jest tak kupy motor. Nie. By trzeba dołożyć turbo sprężarki tak naprawdę, nie? Bo kompresor ma swoją wadę. Nie jest w stanie napompować tego, co napompują sprężarki, tak? No biturbo jakbyś tu założył, sorry, no byś mógł to z niego i 500 koni więcej wycisnąć, dopóki by wytrzymało układko tłokowo i tak dalej. No, jakby rozpadły się, tak sobie to powiedzmy, no. Więc tutaj jest jak jest, ale wiecie, o co chodzi też w drifcie, moim zdaniem i pewnie jego zdaniem również, żeby ten samochód jeździł bezawaryjnie jak najdłużej, czyli im dłużej bezawaryjnie jeździ, tym pięknie. To nie chodzi o to, że wyjeżdżasz na tor i ma się urywać coś i kończysz zawody, to ma przejechać zawody, a najlepiej następne zawody i jeszcze następne zawody. I to jest kwintesencja tego wszystkiego, zrobić tak, żeby znaleźć ten półśrodek, żeby to jeździło, a było szybkie. Bo wiecie, wycisnąć czegoś bardzo dużo, na krótko, żaden problem. Na jeden wyjazd nie ma problemu, ale po co to? No, tyle było z dodatku, żeby były jeszcze jakieś cyfry na koniec. Koleżka zgarnął wszystkie słupki jak leci. Chyba dostał karnie. Chyba dostanie punkty karnem. Jak się otwiera maskę w tym samochodzie? O, nie ma żadnych zaczepów ani nic. Jest? Jest! Wow, piękny jest, śliczny odkaz, ale wykończony. Kolejny Mercedes, żeby było jasne. Tych Mercedesów tu jest bardzo dużo. To są ta robota. Kolegi, co rozmawiałem z nim teraz? To jest jego robota? To jest jego auto? Nie, on buduje. Właśnie to jest jego taki setup. E46, 5 litrów Mercedes, M113, oznaczenie silnika. To przednia miska olejowa z E-klasy lub z CLS-a. Odeski nie pasuje, jest inna pompa w ogóle, inna pompa olejowa. Lepiej założyć od razu od E-klasy, bez przeróbki okay. pompy olejowej. To? Kolektor jest odwrócony. On to zrobił. On. Kolektor dolotowy odwrócony, żeby było, tam jest za ciasno na tym podszybiu. Odwrócony, on jest normalnie, aha, bo jest przypustnica normalnie odwrócony, dorobione są plansze, takie plansze, tak, plansze dorobione. Ten. Oczywiście wycięta podłużnica, słyszałem jak wycięta kawałek podłużnicy, żeby alternator było łatwo wyciągnąć. 3-litrowy diesel włożony, 3-litrowy diesel, pancerna skrzynia. Włoś E38 jest postawiony na fabrycznym sterowniku, obrobionym tylko. Okej. Okay. Hydrołapa. Nowość, fabryczny sterownik silnika. Tak, obrobiony, hydrołapa,
kubły, szelki i... No i zabawa. I to ma jeździć, to ma 300 parę koni, ale to wstaje. To, tak, ten wąż mnie zagięty bardzo tutaj zastanawia, że Tomek. Jest tak mocno zagięty. Czemu ten wąż jest tak mocno zagięty tutaj? Wiesz co, bo tu jest ogólnie zaślepione, bo to jest do chodnicy oleju. Tak spodziewałem się, że to jest zaślepione, bo to tu przepływ nie pasuje, nie? Bardzo ładny setup generalnie. Fajnie to wygląda. Zrozumieli? Oni odwrócili kolektor sący i dorobili flansze mocujące tu o w tym miejscu, żeby to pasowało. Bo tam z tyłu nie byłoby miejsca na przepustnicę, która tu się znajduje. Tu jest więcej miejsca. Mistrzostwo świata ten patent. Nie wiem, to sam to wymyśliłeś to, czy to już... Mamy takiego gościa, co produkuje takie rzeczy. Na CNC, tak? Oni robione, no. Wycinane. Power run. Ale fajnie, co? A te rury też bierzecie, to są jakieś uniwersalne, czy dobieracie to, skąd to bierzecie? Z internetu? W AliExpress, czy co? Albo z M-Tuningu, okay. Albo FMIC. Ładnie to wygląda. Dziękujemy. Wykorzystamy ten moment, że jest cisza tam, bo przestali grać muzyką. Ja chciałem zadać pytanie co do opon, bo jakby drift to są opony. To jest jeden z takich punktów kluczowych. No, w zasadzie jakby samochód samochodem, może wiadomo, trzeba go tankować, splatować, wszystko rozumiemy, trzeba zrobić ten samochód przede wszystkim. Ale później jak już zaczynasz jeździć, to chyba najwięcej idzie opon i paliwa. No i paliwo to wiadomo, no tankujemy akurat o, tu metanol, tak? Etanol. 83. Okej, okay. I to już jest drogie, bo dowiedzieliśmy się, że to około 17 zł za litr, tak? Tak, tak. Okej, okay. A co z oponami? Używacie za opon? Na oponie generalnie do... Jeżeli samochód jest trochę dokoksowany, bym tak powiedział, jeżeli okay. ma mocy, no to regulamin mówi o, żeby założyć 265 opona, szerokość 265. Okay. Generalnie to jest, większość jeździ na 18, 265 rozmiar na miękkiej mieszance, czyli na softcie. Okay. Nie będę mówił o firmach, w jakich jeździmy. Okay. Jakaś opona tańsza kosztuje w granicach 300-400 zł za sztukę. Za sztukę. Na jeden dzień treningu potrzeba nam 20 opon, czyli 10 setów. Opony starczy na 3 przejazdy w zależności od nitki. Okay. Ważne jest w oponie, opona jest dosyć kluczowym elementem w drifcie. Tak myślę. Musimy testować, testujemy. W zależności od mieszanki bawimy się ciśnieniem. Samochód nie tylko musi się uślizgiwać, ale samochód musi się też napędzać. Dokładnie. On musi mieć przyczepność podczas uślizgu, o, tak by to... Dokładnie tak. I wtedy w takim slangu mówią, że gripują samochód, czyli tak bardziej, żeby się kleił. Łatwiej jest wtedy na pewno o błąd. My zaczynamy akurat na tych oponach, zaczynamy 1,4 na ciśnieniu. Wiadomo, opona nagrzewa się, podbija temperaturę. Oczywiście i to, nie wiem jak u was jest, ale żeby zanim powiesz to, jak jeździłem po to, że ja normalnie track day, czyli normalna jazda, z reguły jak pompowałem powiedzmy 1,8, to zjeżdżając miałem 2,4, 2,5 bara. Tak. To było normalne, nie? Czasami można było więcej. A na 1,8 na przodzie utrzymujemy, jak jest zagrzana opona, a ty już zaczynamy. Nie możesz później w czasie wyścigu może sprawdzić ciśnienie, no ale no nie ma czasu na takie rzeczy. Oczywiście. I musisz balansować tym ciśnieniem. 1,6 zaczynamy, 1,4 akurat teraz zaczynamy, jest dosyć ciepło, nagumowana jest, podbije do 1,6. Wtedy się nabiewa ten samochód, napędza się. Okej, okay. Czyli z 1,4 do 1,6, dobrze słyszałem? Ja tak, tak. To niedużo, nie? To niedużo podbije, będzie... tak. Z mniejszej, jeżeli na przykład, znaczy... jeżeli byśmy zaczęli od 2, no to podbije do 2,8, nie? Większa. Ja jeszcze nie wiem jak jest, chcemy przeeksperymentować z azotem, z tym powietrzem premium. Tak, z powietrzem premium, no bo azot teoretycznie no, bardzo mało zmienia swoją objętość wraz z temperaturą. Tak, i wtedy, okay. wtedy azot To nie, że lżejszy jest samochód, nie, to nie o to chodzi. Nie. Że się unosi w powietrzu, bo dostał azot. Nie, po to, żeby nie było właśnie tych różnic ciśnień. Ale jedno jest pewne, temperatury opon to jest też bardzo skomplikowany temat. Kolejny, który można by tak naprawdę książkę pisać, bo to jest tyle zależności, trzeba wiedzieć. Sam widzicie sami, że mniej pompują, mniej jakby ta opona się tak naprawdę pompuje podczas rozgrzewania. Jak ja pompuję większe, no jakby jest mnóstwo, nie ma co tego w ogóle rozgryzać. Jest to ważne, bo jest to bardzo ważne. Ciśnienie w ogumieniu jest ważne. Ja myślę, że najniżej jak można zejść to do 0,8 nawet się schodzi, ale wtedy masz możliwość, nie masz, masz prawdopodobieństwo, że ci ściągnie tą oponę, że tak. przesadzisz. Ale im mniej, myślę, że to jest tak najniżej jak możesz zejść. Im mniej, tym lepsza przyczepność, ale tym bardziej możesz ściągnąć oponę z felgi po prostu podczas zakrętu. I błąd się może wydarzyć, bo wtedy bardziej ci klei. Szybciej cię może wyprostować, sklei ci auto i pójdziesz prosto, więc stracisz. Drift, jak to mówią, to jest sport jednego błędu. Tak. Ile macie felg? Na dzisiaj, czy generalnie? Na dzisiaj, to wszystko rozumiem twoje felgi, tak?
Tak, no dzisiaj akurat czy nam co, starczy dwa, na zawody akurat nie potrzeba tyle. Okay. Ale no tak przygotowujemy się, nie wiem, 12 kompletów mamy na dzień. 12 kompletów, wszystko są pieniądze, cały czas. Paliwo, zobacz ile opon, ile kompletów felg trzeba posiadać tak, tak do zrobienia auta. Generalnie to nie jest tani sport, umówmy się, żeby profesjonalnie tu wystartować, to no, potrzebujesz mieć na koncie trochę pieniędzy, bo inaczej się nie da fizycznie. Ja myślę, tak? Że tak, tylko że jeżeli jest pasja, jest serce do tego, oczywiście, jakoś pieniądze się... Jakoś się znajdują. Znam to skądś, że chcesz czegoś, to po prostu to osiągasz. Tak, to tak jest, rzeczywiście. Fakt jest, że są tutaj dwie kategorie. Są kategorie street i kategorie profi. Profi to jest, tutaj właśnie stoi samochód profi. A kategoria street, no mówmy się, rządzi się innymi trochę prawami, to są auta uliczne, nie musisz mieć klatki. No i wtedy pewnie to taniej wszystko jakby wychodzi, no nie ma dyskusji. Ale znowu kategoria street, jak jeździ po, tutaj po torze, to brakuje, to nie jest to. To jakby widać, że to jest mniejsze moce, mniejszy nakład finansowy, jednak wyjeżdża to profi i jest zabawa, nie? Jest zadymienie, nie podlega dyskusji. Żeby nie było? I naprawdę jeździcie na tym oleju? No ale... Okej. Okay. Ale masz tak. Jakiś konkretny powód, że jeździsz na tym oleju dokładnie? Nie wiem, macie olej? Tak. Ja, nasz mechanik po prostu jest sprawdzony, jest olej, on od paru lat używa Liqui Moly. Ja dlatego, że słucham Krzyśka, ja stosuję Liqui Moly w swoim samochodzie, ja stosuję pukanki Liqui Moly i stosuję do pukania wtrysków Liqui Moly. Tyle. Nie chciałem, żeby tu wjechała jakakolwiek reklama. Tyle w temacie. Mamy nalepkę nawet, ja ją przykleiłem teraz, my zapomnieliśmy w ogóle o tym powiedzieć, bo wiemy, że jesteś z tą firmą. Nie mówię po to, żeby reklamować. Nie. To wymiana co 60 opon. Co 60? Aha, no przecież właśnie przeszedł, nie wczaiłem tego, wymiana co 60 opon, dobre. Mega dobry komunikat dla eksploatującego te auto, bo chodzi o to, że ja tak samo z Liqui Moly mam, że ja po prostu mam to sprawdzone i to działa i to nie jest to, że ja nie wiem, wymyślam sobie, tylko no... Nikt nie namówił do tego, nic. Ale centralna śruba by się przydała, co? Tak. Ta jeszcze przegląd powinna przejść, wydaje mi się, no. Tak. Ile razy zdarzyło ci się nie dokręcić koła? Raczej nie zdarzyło ci się. Zdychłam, kurwa, na zawsze jakiś mechanik puści, raz się zdarzy. Jedna śrubka była niedokręcona. Jedna śrubka, ale cztery trzymały. Okej, no to nie odpadło koło, to rób. Ale z dynamometra nie bali. Na oko. No raczej. Z łapy. Jaki dynamometr by wytrzymał taką częstą obsługę? Na każdy by umarł. Bardzo miękkie są te opony. Sądzę, że one się zużywają naprawdę szybko. Zresztą słyszeliśmy, że po jednym takim wyjeździe, dobrym wyjeździe, jak u mnie w EKG, jak staram się coś powiedzieć. Ta sama akcja jest dokładnie. Oni wtedy wszyscy używają. I też elektrycznych pneumatów, które tak hałasują. I teraz będą pytania, a jakie macie firmy pneumaty? Pokaż, co tu jest. Hilti, no nie no, to jakby nie ma tematu. Tak jakby. Półka wysoka. Jeden wyjazd z tych opon nie ma, ale ja się nie dziwię, bo nawet te, no one są miękkie bardzo w ogóle, to są taka miękka gumowa. Ile robimy? 1.6. Jednak w 1.6. A nie zdradzamy teraz tajemnic firmy? Nie będzie tak, że ktoś inny podpatrzy? To się nazywa bezpieczny zbiornik paliwa dokładnie, tak? Coś ten deseń. Okej. Okay. Dlaczego montujemy z tyłu? Bo ja mam swoją na to jakąś tam teorię, ale... To pierwszy powód, żeby był dostęp szybszy do mostu, jak zmieli most. To jest jeden z powodów. Drugi jest bezpieczny, no nie uderzysz, no jeżeli masz go... Tak, bezpieczeństwo. Bezpieczny. Przerobienie fabrycznego, no nie jest takie przerobienie fabrycznego, myślę, że było bardziej skomplikowane, a tak to może... Pewnie, no... Musisz tak i tak pompę sobie mocniejszą założyć, jest na podwójnej pompie, jest smirpod. To jest? Smirpod. Czyli żeby paliwo cały czas mógł zaciągać, tak? Tak. Coś w rodzaju suchej miski olejowej, tylko tu mamy paliwowo to rozwiązane. Tak, na trzech pompkach jest. Tu jest pierwsza pompa paliwowa, to jest rozumiem filtr. Tak. Pompa, okej. Tam jest, widzę, a tam są jeszcze dwie pompy, widzę. Dwie pompy, tak. Okej. Okay. Dlaczego tyle pompy? Pierwsza pompa idzie ze zbiornika, zasila smirpod, a dwie pompy zasilają silnik. Okay. Na dwóch zasileniach mamy, ponieważ są większe wtryski, potrzebujesz większe wtryski, jeżeli jeździsz na etanol, bo większe.
dlatego zwiększone są chyba 900 i są założone. Chodzi o przepływ paliwa czy o ciśnienie? Bo ciśnienie nie jest ciśnienie. O przepływ. O ilość paliwa, która jest zaznaczona. O ilość paliwa, żeby go nie zabrakło. Potrzebujesz dwie, ciśnienie i przepływ. Tak, tak, to są dwie różne rzeczy, dlatego stosują zawory ciśnienia paliwa, na przykład dieslu, i zawory przepływu paliwa, które są montowane na pompy wysokiego ciśnienia. Oczywiście muszą być odpowiedniej grubości przewody teflonowane do etanolu, muszą być teflonowane, bo jeżeli będą zwykłe przewody, to będzie alkohol będzie rozpuszczał, dlatego teflon się zakłada, tak się mówi, teflon. Teflonowane są, żeby się nie rozpuszczały tak. Okej, tego na przykład ja nie wiedziałem. Wiem, że na pewno, znaczy akurat nie wiem, czy przy paliwie to ma znaczenie, przy hamulcach, tak? No jakby o plecionkach, o plotach w przewody się stosuje, żeby nie puchły tak podczas ciśnięcia pedału gazu, nie wiem, hamulca. Nie wiem, czy to też ma tu jakieś znaczenie, ale raczej nie. No zbrojone oczywiście są węże zakuwane. Okej, ale wygląda to fajnie. Ile zbiornik ma? Ten jest trochę przyduży, chyba... No duży, właśnie chciałem powiedzieć, że jest bardzo duży. Jest bardzo duży. Jakieś 50 litrów? Jaki problem mamy? Problem mamy, nie wiemy ile jest paliwa, musimy zaglądać i powiem, i to jest problem. Można oczko rewizyjne tutaj spawać. Jeszcze raz. Ja jest wiecie. Można polewać. Tak. Paliwo zamiast krwi, to jest normalne. Jeden wyjazd, dwa wyjazdy, więcej. Nie, ja myślę, na dzień starcza 150 litrów na jeden dzień treningowy wystarcza. 150 litrów. Okej. Dobrze, że gaśnica jest obok, to jest najważniejsze. Tak. Fajnie, mięciutko to pracuje. Tutaj jest układ gaśniczy zamontowany. Tu jest układ gaśniczy, tu jest jedna dysza. Jedna dysza, tu idzie rurka, rurka, luka, tu jest druga dysza gaśnicza. I dwie dysze gaśnicze są tam za silnikiem, nie widać ich w ogóle, czyli w czterech punktach w momencie odpalenia gaśnicy. Sądzę, że cała komora staje w jednym wielkim środku gaśniczym i w niczym innym. Jak tam, Michałku? Ładny widok tutaj. Fajnie, nie? Świecę sobie, patrzę cały czas. Nie, można by sobie tu siedzieć, piwko sobie popić, popatrzeć na ładne samochody. Ogólnie wydaje mi się, że przyjazd na taki drift to jest dobry pomysł. Nawet jak jest całkiem daleko, to warto jednak poświęcić się. Jeżeli ktoś ma chociaż trochę manii motoryzacyjnej, to jest miejsce dla niego. Dziś jest bardzo gorąco, co prawda, i ciężko o cień, naprawdę, wiecie. Ja jestem mokry w ogóle z tyłu na koszulce, nie wiem czy ty też, ale ja jestem, no, jestem po prostu mokry. Ale tak czy siak warto przyjechać takie miejsce, bo tutaj się dzieje. I czekam na ten zapach gumy, idziemy zaraz ponagrywać, jak klasa profi będzie jeździć, bo tego jeszcze dzisiaj nie widziałem. Chcę zobaczyć tą zadymę, tą prawdziwą zadymę. Ale jest coś, co chciałem wam pokazać przez cały czas i mnie to gdzieś tam męczy. Tego pierwszego nie zdążyłem złapać, ale zasuwał, co ale szedł. Ale ten, co był z całego karbonu, to też nie zdążyłem go chwycić, a najładniej tu widziałem. Ale szedł, pięknie. O to tu chodzi właśnie. I ten zapach tej gumy, to jest bajka, bo to jest chyba rakotwórcze, tak? Rakotwórcze myślisz? Nie wiem. Tak? Chyba mają ekologiczne. No zapewne. W dzisiejszych czasach chyba ogólnie, no dzisiaj jest wszystko rakotwórcze. Mi się wydaje, że całe powietrze, którym oddychamy, jest rakotwórcze. Ale tak przyjemny ten zapach. Ale tak, tak, tak. Nie przeszkadza. Ale przecież jak możemy, jod. Ale wiele rzeczy, które są niezdrowe, są bardzo przyjemne. Mi się wydaje, że można by ich wymieniać bardzo dużo, żeby było jasne. I te uśmiechy od razu, nie? Te bananki. Każdy przejazd sprawia... Tak, od razu jest banan, no. Tym drugim ciężko by było spieprzać, no bo właśnie, nawet go nie widziałem w ogóle, czy on jedzie, nie jedzie, no tak nas nadmił pierwszy, że zrobił zasłonę całkowitą, jak na wojnie. Ta pierwsza to była kobieta, czy ta druga? Czy ten... Ta pierwsza? Ola pijał. Nie wiem, czy chciałbym ją mieć w łóżku, nie? Zastanawiałbym się, trzy razy mi zostały już z nią iść. Toyota od Mustanga ma włożonego pod maskę, tego okay. S13. No ujarzmiła go, nie? Żeby była jasność.
stąd startują samochody i lecą tam sobie przez tą długą, długą nitkę. Tam na samym końcu jest drift taxi, także tam jeżdżą samochody niezależnie od tego, co się dzieje tutaj na tym torze driftingowym. Żeby była też jasność, że wygląda to w ten sposób, że są pewne strefy narysowane na asfalcie. To są takie strefy, które samochody muszą zaliczać przodem lub tyłem, w zależności od tego, jak kierowca jeździ. No i no, w ten sposób nalicza się punkty po prostu, czyli musisz mieć pełną kontrolę podczas tego driftu. Czyli jak auta jeżdżą w parach, to tutaj trochę inne zasady wchodzą w punktację tego wszystkiego. Ale tych stref kontrolowanych, czyli tych stref, które muszą zaliczać, te zony tak zwane, nie ma już, jak widać, nie widać ich na asfalcie, bo tam są narysowane. Tam postaram wam się pokazać, czy kamera to załapie i czy to jest mniej więcej tam jest taka strefa zon. O, mniej więcej tam w tym miejscu jest taka koperta narysowana i tam tą kopertę już powinien tyłem zahaczać samochód, który startuje w tym drifcie całym. Także to nie jest taki głupi sport, że to chodzi tylko żeby o to, żeby postawić auto bokiem. Nie, nic z tych rzeczy. To jest sport, który jest bardzo poukładany i my w regulaminie dzisiaj nie będziemy się to zagłębiać, bo nie ma to jakby sensu, ale sport, który jednak wymaga bardzo dużych umiejętności od kierowców, nie tylko po prostu lecieć bokiem. Jest, drugi to jest, nie? To jest nasz, no? O, ale za toaletami. To mgła atrakcyjna. To dziwna ta Alfa była, no. A ten drugi zawodnik, myślałem, że to jest nasz. Ale to nie on. W tym dymie nie było łatwego pozwania. Olek zresztą pojedzie na pierwszym, a nie na drugim miejscu. Gdzie, jak? Cena za nami, jak w jakimś strasznym filmie, moglibyśmy w hollywoodzkim filmie teraz występować. Od razu tak wygląda zestresowany ojciec, którego syn ma zaraz wyjechać i zrobić dobry przejazd. Tak wygląda ojciec, który liczy na swojego syna. Nie liczy, dopinguje go bardzo mocno, bo to. Mówi, że mało pali papierosów, ale teraz musiał sobie zapalić. Ja to rozumiem całkowicie, bo już mam dwóch synów, więc wiem, o co chodzi. No, zobaczymy, co Olek pokaże. Tego. Ruszyło coś tam? Tak, jedzie Olek. On lida ma teraz. Jedzie. Zobaczymy, co to będzie. Na pierwszej pozycji jedzie. No. Olek, uciekaj! Policja jedzie za tobą! Mega! Bardzo ładnie. Co powiesz, tatuś? Nie wiem. Ale motywacja była, bo spierdalał przed policją. Tak, to była bardzo duża motywacja. Pytanie, czy coś zrobił złego, czy tylko tak, wiesz, tak. Ostentacyjnie. Na pozoru. Jakby to zobaczył ich, nieważne, od razu papeć. Przegrał, bo nie było Chase'a, no i... Czyli nie utrzymał się za nim po prostu nie blisko cały uciekł, czas, tak? Uciekł. Bo Chase nie dla wszystkich może być zrozumiałe, żeby było jasne. Czyli po prostu nie udał mu się pościg do końca. No niestety, top 16 Olek przegrał, ale może tym razem, a następnym razem uda się, będzie dużo lepiej. Życie i tak ładnie jechał, moim zdaniem było wszystko ok, ale drugi przejazd, no niestety zadecydował, nie utrzymał się za poprzednikiem, nie odległości nie utrzymał, życie. Co zrobić? I tak jest bardzo przyjemnie i miło. Tak? Pani się podoba dzisiaj na drifcie? Tak, jest bardzo super, kibicuje wszystkim uczestnikom. Tak, ona bardzo intensywnie kibicuje, macha rękoma, tak. Widzę, jest hura, przyjechał samochód, i tego typu rzeczy cały czas, nie? Cały czas. Tak, ale tak. Jest ten gość, co nam robi zdjęcia, nie? Tak, jest dobry. No to jest... Zdrowia wszystkich bardzo gorąco. I bardzo ładnie. Widzisz, to będzie dobre na zakończenie odcinka.